fakt.pl mamy newsy z każdej dziedziny. Tak. I dzisiaj najlepiej klikającym się artykułem było, wiesz co? Nie mam pojęcia. Ty i piasek. Wiele pytań, czy nie przesadziłeś może? Słuchaj, po pierwsze tak, ja nie napisałem, też celowo nie napisałem i nie recytuję Andrzeja Piasecznego, ponieważ jest to jedna z wielu opinii i tylko cytat, ja się nawet nie zagłębiałem dokładnie, co tam Andrzej opowiada w poprzednich wywiadach, bo każdy ma prawo do tego, co myśli, mówić i tak dalej. Mnie zaniepokoiło tylko zdanie, które zostało i poszło w eter i było przekopiowywane, że faktycznie ktoś ma rację, mówiąc, że inni nie powinni wychodzić na ulicę, bo krzyczą. I na przykład nie widzieliśmy hetero, którzy wychodzą na ulicę i krzyczą. Tak, nie widzimy heteryków, którzy krzyczą, nie widzimy bogatych, którzy krzyczą, nie widzimy uprzywilejowanych, którzy krzyczą. I bardzo duże ryzyko jest, kiedy takie słowa są powtarzane i stają się pewnego rodzaju pretekstem do tego, żeby mówić, że mądrze gada. Nie mądrze gada. Miliony, miliardy ludzi, prawie 3 miliardy ludzi na świecie przeżywa w chwili obecnej zagrożenie ze względów na obawę o życie, obawę o jutro, ze względów ekonomicznych, gospodarczych, ze względu na prześladowania. To są 3 miliardy. To jest prawie połowa ludności na świecie. I ci ludzie wychodzą na ulicę, bo się boją. I jeżeli ludzie, którzy są idolami, to jest nieważne, czy to jest mój znajomy, czy to będzie moja mama, gdyby była idolem. Jeżeli mówią takie rzeczy, nie wolno mówić, że tak mogą mówić, bo moim zdaniem nie wolno. Prawie połowa ludzkości boi się o jutro. Nie bagatelizujmy słów i znaków, które ci ludzie desperacko nam pokazują. Kobiety w zeszłym roku w Polsce, lekarze w zeszłym roku w Polsce, seniorzy w zeszłym roku w Polsce, młodzież w zeszłym roku w Polsce, jak i w tym roku, bo to za chwilę jest koniec, ja mówię o tym roku. Mniejszości seksualne, mniejszości religijne, nawet tylko w naszej Polsce. Ci ludzie wychodzą na ulicę, bo czują się zagrożeni. Jak pójdziemy dalej, my i tak nie mamy najgorszej sytuacji. Ta sytuacja powtarza się w Europie. Nadal to nie jest najgorzej. Dużo gorzej jest w Azji, dużo gorzej jest na Bliskim Wschodzie, w Afryce. Dużo gorzej jest w Ameryce Południowej. Nie mówmy, że to są krzykacze, to są ludzie, którzy desperacko próbują zwrócić uwagę, że dzieje się źle. Nie obniżajmy rangi znaczenia tego, co się dzieje. Tak robiliśmy i przemykaliśmy na oczy na te znaki 80 lat temu, 120 lat temu i wieki temu. Nigdy to nie prowadziło do niczego dobrego. Mnie nie interesuje, co powiedział Andrzej w poprzednich wywiadach, bo to mi ktoś zarzuca, że ja nie czytałem. Ja nie muszę tego czytać. Mnie martwi, że osoba, która jest idolem dla wielu tysięcy ludzi w tym kraju, może nawet dla większej, że taka osoba, że wiele innych osób, ostatnio takie słowa powiedziała prowadząca pani Popek, odnośnie kobiet, wypowiadają to posłanki w polskich sejmach, wypowiadają to głowy kościoła, bagatelizując te znaki. Nie. Nie wolno nam bagatelizować. Ja przemycę trochę prywaty i powiem, Michał, że bardzo szanuję, że mamy w polskim showbiznesie taką osobę jak ty, która nie boi się tego powiedzieć. Znaczy, ja uważam, że powinniśmy się przestać bać. Tych ludzi są, naprawdę jest wiele osób. Pamiętam, jak był czarny protest. Siła i determinacja. Nie dlatego, że jesteśmy silni. Dlatego, że się boimy. Dlatego, że są to matki, to są osoby, kobiety, które od nich jest uzależnione, kim będą ich dzieci i w jakim świecie będą żyły. Jeżeli one się czegoś boją, pozwólmy i zaufajmy im. One wiedzą, co robią. To nie są postaci na kartkach papieru i w Excelach. To są żywi ludzie, którzy wiedzą, czy im brakuje, którzy wiedzą, czy będą w stanie zapewnić im lepsze jutro. Nie bagatelizujmy tych ludzi. Nie mówmy, że dzieje się dobrze z pryzmatu, tak jakby wczoraj zaatakowano osób homoseksualnych, które mówią, mnie nikt nie atakuje. Gdzie pan mieszka? W Warszawie. Co pan robi? Prowadzę firmę. Nie. Tobie się nic nie dzieje. Ja mówię o dzieciakach, które są wyrzucane w wieku lat 12-13 z domów, trafiają pod most, stają się alkoholikami, zostają ofiarami przemocy. Ja mówię o tych ludziach. Nie mówmy, że jest dobrze, bo jest bardzo źle. I to nie jest odwaga. Ja czuję wręcz obowiązek do mówienia takich rzeczy w imieniu zarówno kobiet, sierot,
mniejszości narodowych, mniejszości religijnych czy mniejszości seksualnych. Nie dlatego, że jestem mniejszością seksualną. Mi się udało. Mógłbym mieć wywalone i sobie leżeć... Nie denerwuj się tak. Ja się nie denerwuję. Mógłbym sobie leżeć pod palmą. Nie. Nie ma przyzwolenia. Mnie się udało, milionom się nie udaje. Ale to, że mi się udało, może jest czasowe. Być może wyjdę za róg i ktoś pomyśli, że ma prawo, rozbije mi butelkę na łbie i przetnie aortę i się nie podniosę. Nie bądź bezpieczny, bo to jest wygodne. Nie czuj się tak. A nawet jeżeli masz to poczucie, pamiętaj, że inne masy ludzi nie czują tego, co ty. Więc nie udawaj, że nie ma problemu.